miło mi pokazać tak zwaną serię zieloną, czyli super szybkie buty Adidas do biegania, edycja 2022. W tych butach podoba mi się kolor czarny, który jest połączony z bardzo widocznymi paskami zielonymi w końcówkach żółci. Jest też domieszka szarości. Należy wiedzieć, że gama tych butów w tej oto kolorystyce jest dostępna również w świecie lekkoatletyki, na przykład dedykowane do pchnięcia kulą, skok dal, skok z wyż i tak dalej. Natomiast ja koncentruję się na butach do biegania. Naturalnie te modele są jeszcze w innych kolorach, ale są one pstrokate i nie trafiają w mój gust. Teraz dokonam krótkiej charakterystyki, a na końcu podsumowanie. But ten, Adios 7, jest, jeśli chodzi o cenę, przystępny. Ma pewne cechy, na które warto zwrócić uwagę. Teraz będę je prezentował. Podeszwa, bo to jest najważniejsze sedno butów do biegania. Tu Lightstrike Pro jest dosyć miękko, tu z kolei jest twardo. I tak ma być. Te buty w ogóle, jak widzimy, nie są wysokie. Chodzi o to, żeby były dla biegacza, który chce poczuć grunt pod nogami, pewność i stabilność. Podeszwa jest bardzo ciekawa. Jak tutaj zdążymy zauważyć, jest system torsion, czyli on łączy te wszystkie elementy. Podeszwa, struktura wycinana, oczywiście Continental, bo to Adidas stosuje. Cholewka stabilna, całkiem przewiewna. Charakterystyczne paski, tu edycja 2022, czyli bez napisu, sznurowadła zielone i zapiętek. Tu proszę taki element, że kiedy go tak odsłaniamy, czyli ja to interpretuję, chcemy szybko biegać, fajnie to się prezentuje. But nie jest lekki, jego waga jest taka średnia. Jeśli chodzi o wielkość, to czuję ciężar, a to jest rozmiar 45 1/3. Dlaczego tak? Bo jest wąski i obawiałem się, jak wezmę mniejszy rozmiar, to wiadomo, że proporcjonalnie tutaj też te elementy się kurczą. W związku z tym taka moja decyzja. But bardzo ładny, wizualnie jak każdy tu prezentowany i godny polecenia. Natomiast jeśli chcemy bić rekordy życiowe na 5-10 km, to poleca się Sen 8. Po prostu Takumi. Takumi jak wersja do biegania, każda ma swoje atuty. Buty, jeśli chodzi o wygląd, te same elementy, paski bardzo widoczne, tu edycja 2022 i sznurowadła zielone, czyli jeszcze bardziej jest wizualnie widoczny. Cholewka przewiewna, zapiętek tu troszkę inny zrobiony, z kolei podeszwa na całej długości Lightstrike Pro i oczywiście pręty. Kolor ładnie zielony, napis, też wycięcie. No buty fantastyczne, bardzo chwalone przez wielu biegaczy jako jeden z najciekawszych modeli roku 2021. Ma on zacięcie bardzo agresywne. Jeśli biegniemy w nich szybko, pokonujemy świetnie zakręty, przyczepność, no bunt rewelacyjny. Także jak najbardziej dla osób, które pragną bić swoje rekordy życiowe na trasach krótszych. Z kolei, jeśli mamy zamiar robić rekordy życiówki na półmaratonie i maratonie, no to ten egzemplarz jest fantastyczny. Ta sama struktura, jeśli chodzi o wygląd, czyli paski widoczne, tutaj seria 22, ale rzuca się w oczy podeszwa i to jest clue tego buta. Na całej długości Lightstrike Pro i proszę zobaczyć, no to jest po prostu kosmos. Moim zdaniem najciekawsza podeszwa roku 2022, te wycięcia jakby robione w sposób laserowy, dzięki temu but jest lżejszy. Również zapiętek widzimy, że ma zacięcie sportowe. Z kolei tutaj rozmiar wziąłem 44 2/3, tak samo jak Takumi, bo but jest szeroki, jest stabilny, pomimo to, że mierzy w podeszwie 39 mm. I zobaczmy, tutaj system wiązania już też jest zaawansowany. No buty fantastyczne. Mam wobec nich
bardzo duże oczekiwania. Myślę, że to będzie top 3 w roku 2022, ponieważ ciągle na podium są Nike Vaporfly. Tu bezdyskusyjnie przez większość biegaczy mówi się, że to jest najszybszy but na świecie i potwierdzają to wyniki maratonów, gdzie zawodnicy z elity wygrywają albo są na podium. Drugi but to niespodzianka Puma Fast Out Nitro Elite Fire Glow, czyli buty, które odkryłem i wobec nich też mam duże nadzieje, a ten chciałbym, żeby też był w top trójce, czyli butów najlepszych, jakie mam w roku 2022. Podsumowując, jeśli chcemy but raczej standardowy, stabilny, niewysoki i czujemy grunt pod nogami, chcemy jednak szybko biegać, warto pomyśleć o Adios 7. Gdy chcemy bić rekordy życiowe zdecydowanie na dystansach, przede wszystkim do 10 km, no to Takumi ta wersja. A jak mamy zamiar biec daleko, komfortowo, a również szybko, zdecydowanie Adios Pro 3. Po prostu te buty są piękne wizualnie i cieszę się, że je nabyłem. Być może są to już ostatnie prezentacje na kanale w roku 2022, ale nie mówię ostatniego słowa, zobaczymy. Póki co cieszę się tymi egzemplarzami. A zatem seria zielona została ukazana w tym odcinku.